Cześć. Dzisiaj chciałbym Wam troszeczkę opowiedzieć o karmieniu geckona lampartiego. Geckon lamparcie jest jaszczurką owadożerną i tutaj żadnych roślin i tego typu pokarmów nie stosujemy. W zasadzie używamy owadów karmowych. I jako podstawę diety dla geckona lamparciego można śmiało stosować mącznika. Jest on niepotrzebnie w tym przypadku demonizowany, bo geckony, które pobierają mącznika, są karmione tylko tym mącznikiem, rosną bardzo, bardzo duże, zdrowe i nie wykazują żadnych problemów. I stosują je największe hodowle i hodowcy sobie zachwalają taki właśnie pokarm. Jeśli macie jednego bądź kilka geckonów, to wiadomo, chcecie urozmaicać ten pokarm, żeby nie stosować tylko jednego rodzaju. No, każdy z nas przekłada to troszeczkę na swój grunt i nie chciałby jeść ciągle tego samego, więc to samo stosuję u geckonów. I jeśli chcemy urozmaicić pokarm geckonom, możemy stosować drewnojady. Oczywiście tutaj drewnojady głównie, które kupujemy, są już dużych rozmiarów, więc powinny je dostawać głównie duże samice i duże samce. Możemy wybierać drewnojady, które świeżo przechodzą wylinką. Są bardzo dobrze widoczne, bo są po prostu białego koloru. Kolejnym owadem karmowym, który możemy tutaj stosować, są świerszcze. Oczywiście podstawa, w zasadzie kanon owadów karmowych, jeśli chodzi o terrarystykę. Czy będziemy używać tutaj świerszczy kubańskich, domowych czy bananowych, to już nie odgrywa jakiejś specjalnej roli. Ja osobiście wolę świerszcze bananowe ze względu na to, że są bardziej miękkie, nie mają aż tyle tej chityny oraz są ciche. No, zwyczajnie świerszcze domowe czy kubańskie są dość głośne, świerszcze bananowe są znacznie od nich cichsze. Kolejnym owadem są oczywiście karaczany i tutaj ja osobiście stosuję karaczana argentyńskiego i bardzo fajna karmówka. Karaczany mogą być bardzo długo przechowywane i oczywiście należy im dostarczyć wodę i jakiś pokarm i możemy od razu kupić większą porcję i nic się złego nie dzieje. Teraz jeśli chodzi o samo przechowywanie pokarmów, to mącznik jest rewelacyjny do przechowywania, bo ja sobie dzielę to na półlitrowe porcje i przechowuję po prostu w lodówce i to może trwać tygodniami, miesiącami i jednorazowo po prostu możemy kupić znacznie więcej tego pokarmu niż nie jesteśmy w stanie zużyć, bo możemy go sobie przechować. Wiadomo, czasem zdarzają się okazje, jesteśmy na jakiejś giełdzie, bo zwyczajnie, żeby zminimalizować koszty wysyłki, możemy zamówić więcej i przechowywać w lodówce. Drewnojad może być przechowywany w temperaturze pokojowej, bo w przypadku mącznika ten proces zachodzi dość szybko, pojawiają się poczwarki, od razu chrząszczy, no a tego już nie skarmimy. Natomiast w przypadku drewnojada ten proces przebiega wolniej i w zasadzie możemy je trzymać w temperaturze pokojowej. Jeśli chodzi o świerszcze, ja świerszcze wsadzam do dużego, dobrze wentylowanego pojemnika. Ja używam akurat w tym przypadku terrarium Exotery, bo jest mi tak wygodnie, jest otwierane z góry i ten proces wybierania później świerszczy jest dużo łatwiejszy. W przypadku karaczanów identycznie jak w przypadku świerszczy. No, z tą różnicą, że karaczany, tak jak już wcześniej wspomniałem, mogą być przechowywane znacznie dłużej. A świerszcze, w zależności oczywiście od wielkości, jest to kilka tygodni, I w zasadzie możemy o dłuższym okresie zapomnieć. Świerszcze schłodzone nie do końca dobrze się zachowują później. U świerszczy występuje też duży kanibalizm. Oczywiście można go zminimalizować poprzez to, żeby dawać wysokobiałkowe pokarmy. No ale z drugiej strony nie po to kupujemy karmówkę, żeby jeszcze nią się dodatkowo zajmować. Więc ja tutaj polecam zdecydowanie w przypadku geckona lamparciego mącznika. Jest to pokarm, który ma bardzo dużo zalet. W zasadzie jedyną wadą może być to, że włożony do miseczki niekoniecznie jest ruchliwy, bo czasem przestaje się ruszać i wtedy nie jest już atrakcyjny dla geckonów, ale to w zasadzie jedyny mankament. Ja po prostu
zaglądam codziennie sobie do reakcji systemu czy do terrariów i zwyczajnie patrzę na miseczkę, jeśli miseczka jest pusta albo zostało kilka tych mączników, to po prostu wymieniam je na świeże. Zaraz zobaczycie, przyszła paczka, zamówiłem sobie małe opakowania, chciałem Wam na bieżąco pokazać też, jak fajnie możemy zamówić z dobrej hodowli te owady karmowe, jak to wygląda. Dobra, zmienię widok kamery, będziecie mogli zobaczyć. Dobra, ok, jest paczuszka, przed chwilą przyszła. Ja zamawiam swoje owady karmowe w dużej większości od zwierzęta-karmowe.pl. Pawła znam osobiście i jak gdyby jestem w 100% przekonany co do tych owadów, bo bardzo ważne jest to, czym żywimy nasze zwierzęta i czy te mączniki, drewnojady świeższe będą dostawały żółwie, ryby czy gekony na parcie. No, nie odgrywa już różnicy, ważna jest jakość tych owadów, no i to jest tak naprawdę ważne i kluczowe. Dobra, przejdźmy do rozpakowania. Ok, rozpakowujemy. Dobra, tu jest góra. Paczka bardzo dobrze zapakowana, jest dołączona wizytówka hodowli. Super. Ok. O, miło popakowane, w mniejsze opakowanie jest mącznik. Jest drewnojad. No i są świerszcze. Jest też gratis, jest to zapewne karma dla owadów karmowych. Fajna sprawa, przyda się na czas przechowywania, szczególnie dla świerszczy. Dobra, zobaczcie, wspominałem Wam o tym żywieniu gekonów lamparcich. Mówiłem, że najlepiej jest karmić drewnojadami, które świeżo przeszły wylinkę. Proszę bardzo, tutaj powinniście widzieć. Jest świeżutki, biały, więc będzie idealny. I tak, w ten sposób drewnojadę możemy przechowywać, tak jak wspominałem, w temperaturze pokojowej. Warto by było zwiększyć troszeczkę ilość otworów wentylacyjnych. I to wszystko, od czasu do czasu możemy podać im jakiś mokry pokarm w postaci marchewki, ogórka i to też je wzbogaci i będą jeszcze lepszą karmówką. Mącznik. Podobnie, tak jak wspominałem, mącznika najlepiej jest przechowywać w lodówce, może to trwać tygodniami, miesiącami, bez problemu. Ja sobie dzień przed skarmieniem wyciągam porcję taką, jaką zużyję mącznika i podsypuję troszeczkę wysokobiałkowych płatków dla ryb oraz podaję pokarm typu marchewka, typu ogórek. To też dodatkowo wzbogaca mącznika czy też inne owady karmowe i dzięki temu są jeszcze lepszą karmówką. A świerszcze. Świerszczy nie będę otwierał, boję się, że wyskoczą. W przypadku świerszczy, tak jak wspomniałem, ja je wpuszczam do terrarium egzotery i podaję im oczywiście pokarm, czy to taki pokarm gotowy, czy właśnie troszeczkę płatkowanego pokarmu dla ryb. Jako źródło wody podaję wodę w żelu. Możecie sobie zakupić na przykład na Allegro proszek. Tego proszku wystarczy odrobina, woda się pięknie żeluje i po prostu na jakimś spodeczku wystarczy to podać. Dzięki temu świerszcze się nie potopią, mają wodę i po prostu nie zdychają z pragnienia. Czyli tak jak widzicie, mamy obecnie bardzo duży wybór tej karmówki. To, co tu widzicie, czyli mącznik, drewnojad i świerszcz, to jest
podstawa. Natomiast są jeszcze mole woskowe, jest jeszcze szarańcza i cały szereg jeszcze innej karmówki. W przypadku gekonów lamparcik, jak już wspomniałem, jako podstawę diety można, nawet należy używać mącznika. Ja czasem podaję świerszcze. Na początku obawiałem się, że świeżo wyklute maluchy mogą mieć problem ze zjedzeniem mącznika, ale tak naprawdę zawsze da się wybrać troszeczkę mniejsze larwy i te świeżo wyklute gekoniki doskonale sobie radzą, znajdują ten pokarm w miseczkach i go bardzo chętnie pobierają. Widziałem nawet, jak po wrzuceniu trochę większej larwy do tej miseczki, gdzieś przy segregowaniu po prostu się taka trafiła, malutki gekonik, nie wiem, tygodniowy, spokojnie sobie poradził z dużym mącznikiem, więc tutaj nie ma się co obawiać. Słuchajcie, bardzo ważną rzeczą w przypadku karmienia gekona lamparciego, oprócz jakości karmówki, oprócz tego, żeby tą karmówkę, mówiąc w cudzysłowie, doładować jeszcze dodatkowo witaminami, jest również suplementacja. I ja robię to w ten sposób, że mam przygotowaną taką mieszankę, to są trzy części wapnia i jedna część witamin. Ja używam tutaj witamin Zumedu z D3, wapna Zumedu bez D3 i wapna JBL-a. I to stosuję sobie naprzemiennie, przygotowuję taką mieszankę i mączniki przed podaniem posypuję. Tak samo robię z innymi owadami, jeśli je stosuję. Są po prostu oprószone tą mieszanką. Oprócz tego w terarium, w pudełku, w rack systemie jest zawsze miseczka, gdzie jest osobno wsypany ten wapń, tak żeby gekony mogły sobie pobierać go z tej miseczki. I rzeczywiście gekony bardzo chętnie z tego korzystają, szczególnie samice w okresie, kiedy składają jaja. Nie stanowi to żadnego problemu. Więc jak widzicie, i żywienie, i suplementacja w przypadku gekonów lamparcich jest bardzo, bardzo prosta. I w zasadzie gekony lamparcie są takie jaszczurki troszeczkę nie do zabicia, bo w zasadzie nie wiem, jakie błędy trzeba popełnić, żeby coś złego się stało. Kluczowe jest to, żeby gekony były tak naprawdę z dobrego źródła, bez żadnych chorób, pasożytów, pierwotniaków i tego typu rzeczy, żeby karmówka była z dobrego źródła, sprawdzonego. I żeby była ta suplementacja. I to jest w zasadzie wszystko, więc no tutaj nie dzieje się nic absolutnie skomplikowanego. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania odnośnie tematu tego filmu, albo też inne pytania, to oczywiście zapraszam do komentarzy, na pewno odpowiem. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. Jeśli film Wam się podobał, łapka w górę, jeśli nie, łapka w dół. Jeśli dajecie łapkę w dół, napiszcie, dlaczego będzie to dla mnie jakaś wartość dodana. No a dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam. Cześć!